Robert Parzęczewski z nami, 10. zawodnik rankingu WBO Federacji Półciężkiej. To chyba fajnie brzmi, nie? Tak, fajnie, że tam rosnę w rankingach, ale dla mnie najważniejsze jest jutrzejszy pojedynek, walka z Andrzejem Sołdrą. No bo każdy pojedynek to albo przybliża do walki o Mistrzostwo Świata, albo oddala. Więc jutrzejszy wynik jest najważniejszy na tą chwilę. Właśnie, ta twoja walka z Andrzejem Sołdrą, spore ryzyko, no bo już za miesiąc występ na Polsat Boxing Night, już abstrahując od tego, jak dobrym zawodnikiem jest Andrzej Sołdra, może ci się przytrafić kontuzja, różne rzeczy się zdarzają w ringu, miałeś niedawno poważną kontuzję, nie obawiałeś się przyjmując ofertę tej walki, że może się coś wydarzyć? Ja nie myślę o tym, co będzie za miesiąc, tylko się skupiam na tym, co jest dzisiaj, co będzie jutro. Dzisiaj chcę się jak najlepiej nawodnić, wejść jutro do walki, wygrać jutrzejszą walkę, dopiero myśleć o Polsat Boxing Night i o kolejnym przygotowaniu. Wiadomo, jest jakieś ryzyko kontuzji. No ale jestem dobrej myśli, jestem dobrze, bardzo dobrze przygotowany i będzie trzeba uważać, żeby się nic nie stało. I nie traktuję Andrzeja jako walka na przytarcie, jako mocniejszy sparing, tylko jestem przygotowany najlepiej w swojej karierze. Miałem mocne, ciężkie sparingi, długi okres. Od połowy stycznia jestem w sparingach, więc zrobiłem tych rund sparingowych, kurczę, no nie wiem, z 200. Byłem u Bramera, najpierw byłem u Pawła Stemnia, pomóc mu, później byłem u Bramera, później Kamil Kuzień, Oskar Kapczyński był u mnie, Paweł Stemnia przyjechał na ostatni tydzień sparingu do mnie do Częstochowy, więc jestem bardzo dobrze przygotowany i jutro tylko i wyłącznie zwycięstwo. Mówisz, że byłeś u Bramera, to pierwszy raz słyszę te informacje. Powiedz, jak ci szło z Jurgenem? Bardzo dobrze, tak, zostałem tam zaproszony jako pomóc Jurgnerowi do walki z Kalułem Smithem, on się rozchorował. Byłem tam głównym sparring partnerem od początku obozu sparingowego do samego końca. Zrobiłem tam najwięcej rund sparingowych, bo nas było dwóch. Ja robiłem 6, a zmiennik robił 4, bądź robiliśmy razem po 4. Tak jak mówię, że ze mną zrobił najwięcej rund, to jest dodatkowe doświadczenie dla mnie. Sparować, popatrywać mistrzów świata, bo jest tam Tyson Zog, jest Jurgen Berem, był mistrz Europy w amatorach w wadze ciężkiej i wiadomo, jak byliśmy na wyjeździe, treningi dwa razy dziennie, miałem ze sobą trenera Grzegorza Krawczyka, to przyjeżdżaliśmy na trening wcześniej, zostawaliśmy później, rozciągać się, podpatrywać, jak oni tam trenują i kurde, fajne, dobre doświadczenie. No właśnie, takie sparingi z tymi najlepszymi, one procentują czasami nawet bardziej niż te walki, powiedzmy, z przeciętnymi rywalami gdzieś tutaj u nas na galach w Polsce, prawda? Tak, na sparingach się jest w stanie więcej nauczyć niż na walce, bo na walce już trzeba uważać, nie można robić jakichś nowych rzeczy, nie można próbować, bo to jest za duże ryzyko. Na sparingu można podpatrywać, próbować, bawić się. Właśnie, Robert, wracając do walki z Andrzejem, ja się tak przygotowując się do takiej walki jak ta, która czeka Cię na Polsat Boxing Night, zwykle ten okres przygotowawczy trwa, prawda, 8 tygodni. Twoja walka, od Twojej walki do pojedynku z Emanuelem Danso, to tylko miesiąc czasu. Jestem ciekaw, jak Ty potraktowałeś tutaj ten pojedynek właśnie na jutrzejszej gali. Jak Ty potraktowałeś te przygotowania do Andrzeja Sołdry? Czy Ty po prostu przygotowałeś się cały czas do tego pojedynku, czy jednak miałeś gdzieś tam w głowie, że to jest etap przygotowań do walki na Polsat Boxing Night? Nie. Przygotowywałem się tylko i wyłącznie pod Andrzeja Sołdrę. Od stycznia wiedziałem, że walczę z Andrzejem Sołdrą 24 marca i był cały okres przygotowawczy pod Andrzeja Sołdrę, a po prostu do kolejnej walki pociągnę już zbudowaną formę. Jestem naprawdę w bardzo wysokiej formie, najlepszej formie w dotychczasowej karierze, więc naprawdę nie będę potrzebował tych 8 tygodni, tylko złapać świeżość, parę dni odpocząć i wejść od razu na pełne obroty znowu na sparingi i przyciągnąć to. Nie boisz się, że to za duże tempo? Bo jednak dwie duże walki w ciągu miesiąca. Już raz powiedziałem, to jest jedna z moich wad, że się niczego nie boję. No dobrze, no to co, życzymy jutro powodzenia. I co, zwycięskiej walki, oby bez żadnych kontuzji, Robert. Dzięki. Jest tylko zwycięstwo.